dawno tego nie robiłam. W sensie. Bardzo dawno. Mam jakieś zamiary, że sobie śpisz. No i dobrze. Najdzie mi się jeszcze napić, bo jestem zestresowana. Hejo i witajcie w jakby kolejnym odcinku, ale jednak nie. Otóż witam was po różnej przerwie. Jakby, no słuchajcie, dużo się zmieniło od czasu, kiedy ostatnio włączałam Alicję w nagrywanie. Alicję włączam co jakiś czas mimo wszystko. Słuchajcie, nie miałam czasu. Głupio to brzmi, głupia wymówka, ale faktycznie tak było. Nie miałam czasu, a jak już miałam czas, nie miałam ochoty. I jakoś tak wyszło, że po prostu pewnego dnia nie włączyłam nagrywania, bo nie miałam ochoty, innego nie włączyłam, bo nie miałam czasu. I w sumie jakoś tak to się przesuwało. Doszło do tego, że przyszedł marzec i uznałam, że nie wiem, czy to ma jeszcze sens. Ponieważ ten kanał zaczął podupadać już od jakiegoś czasu, jakby to powiedzieć, dłuższego czasu. I to nie tylko po prostu z dnia na dzień, to tak nie było. Ogólnie w sumie właśnie zaczęło się od tego, że nie miałam czasu, nie miałam osób do gry, bo może niektórzy z was wiedzą, niektórzy nie, ale ja już się z Karmel Juniorem nie zadaję. One sobie same działają, ja zostałam na ludzie sama, jeśli możemy tak powiedzieć, i po prostu starałam się ten kanał dociągnąć jakoś do końca sama, ale mój zapał do grania samemu jest, jak można było zobaczyć, słaby. Plus nałożyło się tego jeszcze sporo, ponieważ jak wiecie, jestem w technikum weterynaryjnym i tu po prostu nie ma czasu jakby na grę, w sensie w tygodniu szkolnym, teraz jest wolne, więc znalazłam czas oczywiście. To jest tylko jak jest jakby dłuższe wolne, albo chociaż weekend. Chciałabym trochę towarzysko jakby się poudzielać. Nie tylko w realu, ale też ogólnie z ludźmi z internetów. I wtedy nie nagrywam, no bo wiadomo. No i czasem są takie dni wolne, w których nic się człowiekowi nie chce. I wtedy się siada z książką, kakałkiem, herbatką, z jakucykiem, po prostu wiecie, przeżywa ten dzień jakoś. No i tak właśnie było w moim przypadku, w sensie jakoś nie miałam czasu, ochoty, wolałam sobie właśnie usiąść z tą przesadzoną książką albo oglądać jakiś serial, anime, cokolwiek, nie wiem, a nie wiecie, siadać i nagrywać. I w sumie też dużo rzeczy się w moim życiu nałożyło, że w jednym momencie, że tak powiem, więc no też nie miałam czasu nagrywać. I w sumie, jakby to powiedzieć, dalej nie mam. Zdarzają się dni, w których nie mam co robić faktycznie, ale nigdy jakoś nie chciałam się zabrać do tego odcinka podsumowującego. A w sumie teraz uznałam, że czas to zrobić, ponieważ minął dokładnie rok. Dokładnie rok od momentu, w którym nagrywałam z głosem ostatni odcinek z Alicji. I w sumie uznałam, że to jest ten moment, w którym chciałabym wam wyjaśnić parę rzeczy. Otóż nie wiem, czy wrócę. Może tak, może nie. Mam w planach parę filmów, ale to nie są takie typowe zgłoszenia, jakieś let's play'e. Mam wrażenie, że trochę z tego wyrosłam. Nie wiem, jak to powiedzieć. Bo mój kanał przeżywał świetność, jak miałam 14-15 lat. To było 4 lata temu. I jakby od tego czasu dużo się w moim zachowaniu zmieniło. Jakby wydoroślałam w cudzysłowie, to więc to już nie jest ten content, co był kiedyś. Dodatkowo mam wrażenie, że moi widzowie też jakby dojrzali, dużo osób odeszło, zauważyłam. I to dużo przed tym, jak ja dojrzałam. Więc wiecie, ja ten content tworzyłam dla młodszych ode mnie, bo ja zawsze byłam infantylną osobą, w sumie dalej jestem, już trochę mniej. Zawsze byłam infantylną osobą i po prostu ja wiem, ja jestem tego w pełni świadoma, że te 4-3 lata temu ja się niesamowicie darłam i dużo przeklinałam.
Mimo, że mówiłam, że tworzę content dla młodszych. Tak było, ale ja po prostu byłam niestety, że narwana, infantylna, to ja się darłam, śmiałam się ze wszystkiego i wymykały mi się takie słowa. I zaczęło się od tego, że to ja mniej przeklinałam, skończyło się na tym, że to ja więcej przeklinałam. I ja nie mówię, że tak nie było, bo ja to widzę. I czasami nawet ja przeglądając stare filmiki nie wierzę, że ktokolwiek kiedykolwiek to oglądał i wynosił z tego coś ciekawego, fajnego, śmiesznego. Także no mówię, ja trochę wrosłam, jakby nie mam czasu ani chęci prowadzić tego kanału. Nie mówię, że ten kanał będzie stał. Ale nie mówię też, że on ruszy. Mam w planach parę takich filmików z muzyką. W sensie taki GMV, jak kiedyś robiłam, na przykład u Harego z BVB, albo to, co wcześniej robiłam z Sama, jak jeszcze, kiedy to było, dwa lata temu. Bo lubię robić takie rzeczy, tylko nigdy nie mam na nie ochoty. W sensie, jak już przysiądę i zacznę coś robić, to jest fajnie. Ale najpierw muszę się tylko zebrać, a zebranie u mnie zajmuje naprawdę bardzo dużo czasu. I zazwyczaj, jeżeli nie jest to jakby na spontanie zrobione, to ja się potrafię do tego zebrać 2 lata. Ponad. Serio. Także no, ja już od dłuższego czasu mam w planach taki GMV. Nawet mam wybrane utwory, mam wybrane w ogóle wizje sceny, jakie chciałabym tam zawrzeć. No, tylko ja mam problem, ja nie umiem się do tego zebrać. Nie chcę mi się, nie umiem, nie wiem. Wszystko po prostu naraz. No i tak jakoś wyszło, że po prostu. No. No i co ja mam więcej powiedzieć? No. Ciężko mi. Bo chciałabym ruszyć z jednej strony ten kanał, a z drugiej mam wrażenie, że chcę pozwolić umrzeć śmiercią naturalną. Bo jakby. No nie wiem, nie sprawia mi to tyle radości co kiedyś, w sensie ja dalej lubię nagrywać, ale może bardziej dla siebie i niekoniecznie rzeczy, które miałyby ujrzeć światło dzienne. Ja lubię nagrywać dlatego, że ja lubię mieć pamiątkę. Ja uwielbiam robić zdjęcia, uwielbiam nagrywać różne rzeczy, ale jakby dla siebie, żeby to już nie było na zasadzie tego, co kiedyś robiłam, bo wiecie, z różnych rzeczy się wyrasta. Ja wyrosłam z SSO. I z Alicji może nie, ale z SSO wyrosłam. W takim sensie, że ja już nie widzę tyle fajnych rzeczy w tej grze. To już można było zauważyć wiele razy, kiedy ja już mówiłam, że ta gra jest ciulowa, że same bugi są. Ja w wielu aktualizacjach, bo nie wiem, bo od 2016 roku zaczęłam ewidentnie narzekać na tę grę. I to już był ten moment, w którym ja zaczęłam postrzegać tę grę jako nie dziecko, które się cieszy tą grą. Która cieszy się z każdej małej rzeczy w tej grze. Tylko zaczęłam postrzegać tę grę jak taka starsza osoba, która zamiast tych fajnych rzeczy widzi też te złe rzeczy. Nie widzi wszystkiego w różowych kolorach, tylko widzę czarno-biało. I po prostu są rzeczy fajne w tej grze. Ja nie mówię, że nie. Dodają nowe konie. Niektóre są super. Szczególnie te nowe. Clydesdale, czy jakoś tak, nigdy nie umiem go przeczytać poprawnie, sorry. Albo Trakeny, one są super. Ale są rzeczy, które mi się nie podobają. Czyli na przykład nowa grafika. No, mi nie da się dogodzić. Nawet w Alicji widzę już błędy. Więc już po prostu wrócę z takiej osoby, która fascynuje się wszystkim, która jest sprawia przyjemność i gra w Alicję, i w SSO, bo po prostu w moich filmach, jakbym zaczęła dalej nagrywać SSO, Alicję, czy jakąkolwiek inną grę, ja bym po prostu narzekała. Ja zmieniam się w osobę, która strasznie narzeka. I można było to zobaczyć już wcześniej, starałam się to ukryć. W SSO może mniej, w Alicji dalej próbowałam się cieszyć tą grą jak najlepiej mogę. Ale Alicja też zaczęła mi podupadać w pewnym momencie, chyba od zeszłego roku tak bardziej. I to w sumie chyba nie było jeszcze tak zauważalne, bo w 2017 to jeszcze było ok. W sensie, no nie miałam problemu z tego. W tym roku już bardziej. W sensie, zacząłem przeszkadzać serwerem. Ja wiem, że to jest drogie, ale zacząłem przeszkadzać serwerem. Zacząłem przeszkadzać ludzie w tej grze. W Alicji już nie przeszkadza mi sama gra. Może trochę to jak te aktualizacje wolno idą. Bo w pewnym momencie zauważyłam, że oni faktycznie trochę przesadzają z tym, co oni robią.
sensie mogli tu już dawno dużo rzeczy zrobić, ale oni wolą się zajmować pierdołami, na przykład nowymi strojami. Nie mówię, że są złe, bo niektóre są super, szczególnie ta nowa, która ma te rogi fajne, ona jest super. Ale faktycznie zamiast robić, na przykład dodawać ubrania z 2.0, których ogólnie przestali już dodawać, no ale jeszcze niedawno dodawali, to wiecie, mogliby się skupić na rankingu, na przykład na wyścigach gildyjnych albo na czymkolwiek innym. To jeszcze nie zostało dodane. I teraz to już dużo rzeczy jest dodane i teraz nie mam nic narzekać, ale zaczęłam narzekać na społeczność. Dlatego wiecie, ja jestem osobą bardzo narzekającą. Ja we wszystkich znajdę powody narzekania. Jednym z tych powodów są moje stare filmiki, które chciałabym, żeby zginęły w czeluściach internetu. Żeby to zrobić, po prostu mój kanał musi nie być odwiedzany. Jakby to powiedzieć, i tak nie jest, no ale co to jest różnica. Więc chciałam, żeby on umarł śmiecią naturalną. Teraz proszę wam to wyjaśnić, bo ja nie mam zamiaru nakrywać, ale w sumie też kanału nie zamierzam porzucać. Ale jak często tu się będzie coś pojawiało? Myślę, że częściej niż w poprzednim roku, czyli częściej niż raz na rok. Ale czy będą to filmiki z moim głosem? Może raz na jakiś czas coś się pojawi takiego właśnie z moim głosem, taki jakby let's play, tak jak było wcześniej nagrywane, ale wątpię. Po prostu ja nie mam czasu, ja mam dużo innych obowiązków, wiecie, wkraczam w dorosłe życie teraz, więc jakby więcej rzeczy teraz muszę zrobić niż kiedyś, jak byłam w gimnazjum, wtedy w gimnazjum to po prostu miałam tyle czasu, że ja co chwilę siedziałam i nagrywałam, albo montowałam, albo cokolwiek. Bo wiecie, w gimnazjum to jeszcze nie trzeba się uczyć. Tam w gimnazjum można przejść bez nauki, sprawdzony info. Ja przeszłam całe gimnazjum i nie uczyłam się, nawet egzaminów gimnazjalnych. Przeszłam, dostałam się do dalszej szkoły i tu się zaczęło dopiero schody. Bo technikum, liceum nie da się przejść bez nauki. Trzeba cały czas zapuwać, uczyć się, szczególnie jeżeli jesteście w technikum i macie egzaminy zawodowe. Bo to jest po prostu masakra. Także, no słuchajcie, ten film wyszedł bardzo chaotyczny, ja nie pamiętam już o czym w nim mówiłam. Tak, jakby w ogóle, w sensie, ja mam straszny słowotok. I jak ja mówię, to rozwijam dużo wątków równocześnie i później nie wiem, co mówiłam. I w sumie dużo wątków zaczyna się tak z dupy, których nie chciałam rozwijać i je rozwinęłam i jest spoko. Także przechodząc do sedna, nie wiem, czy będą dalsze filmy, ale chciałam w ogóle podziękować wszystkim, którzy jakby czekali na te filmy. Ja wiem, zajęło mi to rok, ale przepraszam, ale no słuchajcie, nie mam nic na swoim sprawiedliwie tak naprawdę, bo faktycznie to Marcia to mi się nie chciało. Nie miałam czasu, nie chciało mi się, a potem już stwierdziłam, że nie wiem, czy to ma jeszcze sens. Kiedyś nagram taki filmik, żeby powiedzieć, że to koniec. I tak się właśnie stało. W sensie, ludzie na koniec roku dają zawsze podsumowanie, piszą koniec 2018, nie wiem, cokolwiek, albo ostatni film, coś takiego, żeby tylko później w filmiku dodać, że to jest ostatni film w tym roku. Ale w moim przypadku to jest chyba ostatni film taki, wiecie, na dłuższy czas. O ile w ogóle kiedykolwiek będą inne filmy. Bo to już nie jest to samo, co było kiedyś. Ja teraz nie naprawdę mam tyle rzeczy do roboty, że jak już mam czas, to ostatnio o czym myślę, to jeszcze coś nagrać. Jeszcze nagranie to nie jest takie złe, ale potem trzeba to zmontować. To też nie jest złe, ale czekanie, aż to się przetworzy, jest już złe, bo to trwa zawsze miliard minut. Plus jeszcze zawiększa mi cały komputer, że nic nie mogę na tym komputerze zrobić. A ja mam bardzo dużo rzeczy na komputerze, które powinnam zrobić. Mam tu prezentację, mam tu jakieś rzeczy, których powinnam się nauczyć, coś takiego, ja po prostu nie mogę. Dlatego w roku szkolnym jakby no nie ma filmów, bo ja muszę używać komputera wtedy, bo ja mam wszystko na komputerze. Jak z połowy przedmiotów nie prowadzę zeszytu, ja mam wszystko na komputerze w prezentacjach.
nauczyciele przedstawiają prezentację i po prostu no muszę używać tego samego komputera. Także jak mówiłam, dziękuję wszystkim, którzy jakby dalej czekali, o ile były takie osoby. I przepraszam was bardzo serdecznie za to wszystko, ale jakby życie idzie do przodu, a ja staram się razem z nim, przez co musiałam opuścić kanał na jakiś czas. Może coś będzie? Mówię, nie wiem. Może będą jakieś te rejsy znowu. Może będą jakieś GMV, nie wiem. Nie wiem, czy cokolwiek co powiedziałam jest dla was jasne, bo ja coś czuję, że nawet dla mnie by nie było jasne, jakbym to miała obejrzeć. I co na noś? Co? Co pitek? I mam nadzieję, że no jak mówię, wszystko jest dla was w miarę jasne. Także jakby do zobaczenia na kłańskich szlakach Alicji, jest to, jeżeli kiedykolwiek ktokolwiek mnie spotka. I co, no może w przyszłych filmikach. Do zobaczenia. Co, przyszłaś mi tą mruczeć? Do zobaczenia. Pa, pa.